Pani marszałek, Wysoka Izbo, panowie posłowie. Minister Edukacji Narodowej w ramach swojej kompetencji dopuszcza podręczniki do użytku szkolnego na podstawie rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Podręcznik może zostać dopuszczony do użytku szkolnego po uzyskaniu 3 pozytywnych recenzji. Do wystawienia tych recenzji upoważnieni są rzeczoznawcy rekomendowani przez uczelnie wyższe, instytucje naukowe, stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze, kuratorów oświaty, ministrów właściwych dla zawodów, a także ministra edukacji narodowej. Właściwy dobór autorów recenzji gwarantuje wysoką jakość podręczników dopuszczanych do użytku szkolnego. Resort edukacji zdaje sobie sprawę z faktu, który został podniesiony przez panów posłów, iż w aktualnym wykazie podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia w zawodach i profilach kształcenia ogólnozawodowego dopuszczanych przez ministra edukacji narodowej do użytku szkolnego nie ma rzeczywiście ani jednego podręcznika dla uczniów szkół prowadzących kształcenie w zawodach górniczych. Sytuacja ta spowodowana jest faktem, iż wydawnictwa nie są zainteresowane wydawaniem podręczników dla zawodów górniczych, ponieważ liczba osób potencjalnie zainteresowanych zakupem podręczników, około 5000 uczniów, jest poniżej progu opłacalności dla większości wydawnictw. Niski nakład książek zniechęca autorów i wydawnictwa do podjęcia trudu opracowania podręcznika. Podzielając troskę spowodowaną brakiem podręczników do kształcenia w zawodach górniczych, pragnę wyjaśnić, że podręczniki szkolne powstają wyłącznie z inicjatywy zainteresowanych środowisk edukacyjnych. Minister edukacji nie posiada kompetencji ani nie dysponuje instrumentami prawnymi, aby zachęcać bezpośrednio albo zlecać bezpośrednio wydawcom opracowanie podręczników. Mimo to minister edukacji włączył się w rozmowy z wydawnictwami, które zdecydują się podjąć trud wydania takich podręczników. Jednocześnie uprzejmie informuję, że na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych minister edukacji narodowej wydał rozporządzenie z lipca 2006 roku w sprawie stawek szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych, które dało możliwość udzielania przedmiotowych dotacji do podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia zawodowego i ogólnozawodowego. Należy jednak podkreślić, że wnioskowane dotacje przedmiotowe mogą być udzielane wyłącznie na wniosek wydawców, a więc w fazie przygotowywania do druku podręczników uprzednio dopuszczonych do użytku szkolnego. Informuję panów posłów, iż w roku 2009 minister edukacji narodowej zabezpieczył w budżecie państwa środki finansowe na dotacje przedmiotowe do podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego w wysokości 500 tysięcy złotych, z czego na wnioski wydawców udzielił dofinansowania na kwotę 392 tysięcy złotych. Nie wykorzystano około 100 tysięcy złotych. Nie było chętnych wydawców ubiegających się o dofinansowanie podręczników. Dla porównania w roku 2008 minister edukacji narodowej zabezpieczył w budżecie państwa środki finansowe na dotacje przedmiotowe do podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego w wysokości 850 tysięcy złotych, z czego na wnioski wydawców udzielił dofinansowania do kwoty 814 tysięcy złotych. Do czasu rozwiązania problemu związanego z podręcznikami dla zawodów górniczych ministerstwo zleciło jednostce podległej Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej uruchomienie strony internetowej o adresie koweziu.edu.pl, zakładka programy, udzielania na bieżąco do czasu opracowania i dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników. Proponujemy szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe w zawodach górniczych, aby zarówno nauczyciele, jak i uczniowie korzystali z programów pakietowych, edukacyjnych, stanowiących obudowę programów dla modułowych programów nauczania w zawodach górniczych. Jest to
Najetana Miaska. To są programy, które są obudowane dodatkowymi informacjami, można powiedzieć mini podręcznikami dla uczniów i dla nauczycieli. Jednocześnie informuję panów posłów, że w latach ubiegłych do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynął zaledwie jeden wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika do realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie górniczym. Wniosek ten dotyczył podręcznika pod tytułem Maszyny i urządzenia górnicze, przeznaczonego dla uczniów i słuchaczy techników i szkół policyjnych prowadzących kształcenie w zawodzie technik górnictwa podziemnego. Ze względu na 4 negatywne opinie podręcznik ten nie został dopuszczony do użytku szkolnego. Główny zarzut to były przestarzałe technologie, które znalazły się w tym podręczniku. W tej sytuacji wydawnictwo zwróciło się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o wycofanie podręcznika z procedury dopuszczającej do użytku szkolnego i do tej pory nie ponowiło wniosku. Jeszcze raz chcę podkreślić, że rozpoczęliśmy rozmowy z wydawnictwami, aby wydawnictwa te podjęły trud wydania takiego podręcznika. Jednocześnie jest możliwość w ramach środków unijnych znajdujących się u marszałków województw, aby szkoły zawodowe, górnicze czy samorządy powiatowe, które na swoim terenie mają tego typu szkoły, zwróciły się z wnioskiem konkursowym do marszałka o możliwość wydania takiego podręcznika i dostarczenia podręczników do uczniów szkół zawodowych kształcących właśnie w tych zawodach górniczych. Dziękuję bardzo.